Jak wynika z relacji świadków, winę prawdopodobnie ponosi kierowca Hondy, który wyjeżdżał w ulicę Kwiatkowskiego z ulicy podporządkowanej. Honda wymusiła pierwszeństwo i uderzyła w bok jadącego ulicą Kwiatkowskiego małego dostawczego Volkswagena. Po uderzeniu Volkswagen zjechał na przeciwny pas i zderzył się czołowo z terenowym Suzuki. Około 10:20 otrzymaliśmy zgłoszenie o wypadku na ulicy Kwiatkowskiego. Po dojeździe na miejsce okazało się, że w wypadku brały udział 3 samochody, 2 osobowe, 1 dostawczy. W środku w dostawczym była uwięziona jedna osoba. Działania nasze polegały na pomocy załodze karetki pogotowia w uwolnieniu tej osoby i przetransportowaniu do karetki. W wyniku wypadku do szpitala trafiły dwie osoby, pasażerka Volkswagena i pasażerka Suzuki.